dziewczyny. Witajcie. Cześć. Dwa szampony, które mi się skończyły. Ten szampon dostałam od mojej siostry, on jest z olejem z oliwek do włosów zniszczonych, więc chyba coś sugerowała, że moje włosy nie bardzo wyglądają. I jest naprawdę fajny, naprawdę świetny, bardzo mi się podobał. Super zmywał, bardzo, bardzo długo starczył, był ekonomiczny. No ale że go w Polsce chyba nie ma, nie znam tej firmy. Chociaż wiesz, to nie wiem, bo ostatnio widziałam jakąś oliwkę do masażu chyba z tej firmy w Przyjaciółce bądź w Tinie. Z tej? Było tak, z tej serii, więc mi się wydaje, że mogą już być w Polsce dostępne. Z tym, że no, sama oliwka to była chyba 38 zł, więc podejrzewam, że będą dość drogie. Szampon znaczy, że drogi. No, że będą dość drogie. To jedna uśmiechnę się do siostry. Więc to jest po pierwsze jeden szampon. Drugi szampon, który mi się skończył, który dosyć lubiłam, dopóki nie zmieniałam koloru włosów, z Joanny. I on jest tanie, bo chyba za 7, 8, 9 zł, coś w tych okolicach. I on jest taki fioletowy szampon. On jest to, wypukuje te żółte pigmenty tak, włosów. Tak, że nie pozwala włosom zżółknąć. Więc on się skończył, no teraz mam inny kolor włosów, więc mi nie będzie potrzebny. No, ale całkiem spoko. Są też te fioletowe szampony z innych firm, drogich, droższych. Ten jak za tą cenę naprawdę świetny. Ja go lubię. No to jesteśmy po temacie włosowym. To ja mam zdenkowatą farbę, to jest Olia 9.3 złocisty jasny blond. To jest za jasny odcień dla mnie, bo to jest w ogóle odcień już ciepły. Tak, ten jakoś nie bardzo mi pasuje, natomiast ten poprzedni 9. Widzisz, to 1.9. No dobra, nie 8.31. A ty masz parawan, mogę zwrócić. No to już nie będę sensu, no to sobie zrobię co mniejszy. Bo w Biedronce były te farby na promocji za 15 zł. Tak, plus odżywka z Garniera. No, dobra cena była. Mam szampon żółty Herix Restore Therapy. Na początku był fajny, ale potem, bo jak już tak doszłam, trochę tego opakowania zużyłam, to zaczęła mi po nim spędzić głowa, czyli niezbyt dobrze gdzieś tam mi działał i wróciłam z powrotem do tego czerwonego, do włosów farbowanych i tamten jest zdecydowanie lepszy. Także ten... I on jest też taki, on ładnie pachnie takim olejkiem organowym, ale wydaje mi się, że tak trochę... Znaczy, ja mam włosy przed skóry głowy i włosy mam tutaj u nasady, mi się przetłuszczają, a tu mam suche. I on po prostu jeszcze dodatkowo takie wrażenie... No takich tłustych tych włosów robił. Czyli za ciężki. Za ciężki jest, tak. Odpada. To jeszcze... A, jeszcze masz włosy suchy. Jeszcze mam suchy szampon, z tym, że tak, to jest akurat produkt, który nie ja używałam, tylko używał mój mąż, ale chcę je polecić, bo po prostu jest zachwycony tymi suchymi szamponami, bo jemu się znowu bardzo przetłuszczają włosy, przez to, że on w pracy nosi czapkę. Musi nosić taką czapkę z daszkiem i przez to mu się bardziej włosy przetłuszczają i on sobie radzi właśnie tymi suchymi szamponami i dzięki temu nie musi być głowy codziennie, tylko tam co drugi dzień. On się po prostu podratowuje i po prostu rewelacyjny produkt, jak zawsze krytykował wszystkie produkty generalnie z firmy, a już Oriflame to w ogóle już była beznadziejna, tak suche szampony po prostu pokochał i stwierdził, że wszystko po prostu cofa to, co mi jest złego. Nie może coś znaleźć jednak na wymagającego klienta. Tak. To jeszcze jak mówimy o włosach, to ja mam dwa produkty. To jest coś, co jest po prostu dla mnie fenomenalne i nie ma nic lepszego na świecie do włosów. Ja lubię, jak moje włosy mi stoją, nie lubię, jak one są klapnięte. I to jest suchy puder w pudrze, lakier do włosów. No nie ma go nic, jest taki proszek, się wysypuje z niego i jest fantastycznie, wcieramy we włosy i te włosy są rzeczywiście takie uniesione, nie skleja tych włosów, daje takiej lekkości w fryzurze, po prostu rewelacyjny. I drugi produkt, który mi się nie do końca skończył, jeszcze zostało trochę w nim, ale go nie będę używała, to jest krem do włosów. I on znowu mi bardzo obciąża te włosy, że nawet jak są czyste, umyte, świeżutkie, pachnące i nakładam ten krem, to te włosy są takie ciężkie, właśnie takie uklejone. Uklejone. No, taki efekt, ja takiego efektu nie lubię, więc tego nie wiem. Znaczy ten tafem bardzo długo u mnie leżał, ja go tak czasem go używałam, ale też postanowiłam go wyrzucić, bo naprawdę już go więcej nie będę używała. To jest to, do czego nie wrócę. Dajesz mi kopa. A ja z firmy Taft mam lakier do włosów zielony. Zielony nie jest moim ulubionym kolorem. Najlepsze lakiery z Tafta to są te czarne kolory. Ten był taki przypadkowy, on się gdzieś dostał. Miałam być czarny i niebieski staw. Ja tylko czarny. Czarny jest rewelacyjny, ekstra mocny. Co masz dalej? Dalej mam antyperspiranty. Dwa. Mam bloker z jabłkiem.
którego używałam chyba przez 3 sezony. Bardzo nieregularnie, aż wreszcie się skończył. No i co? No nie wiem, chyba go nigdy więcej nie kupię, jakoś się tutaj mnie bardzo nie ratował. Używałaś go kiedyś? No mam też ten bloker i też stoi u mnie, stoi. No, jakoś... może rzeczywiście jakby... Nie mam nerwów. No nie ma, bo tu trzeba jakoś systematycznie dwa razy w tygodniu. Jezu, za dużo rzeczy do zapamiętania, więc go używałam bardzo nieregularnie, no i jakiegoś tam takiego ekstra efektu nie dawał, więc do niego nie wrócę. No i antyperspirant w sprayu z Dove. Po prostu biorę spółki, czy to jest Dove, czy Oriflame, czy Nivea. Po prostu zużywam, bo potrzebuję jeszcze takiej dodatkowej ochrony w ciągu dnia. Więc nie mam zdania. Skończył się. Co masz jeszcze? Co mam jeszcze? O, mam jeszcze do włosów gumę z Joanny. Ja jednak lubię te produkty z Joanny do włosów i ta guma mi bardzo odpowiada. Cenowo jest całkiem okej. I te włosy rzeczywiście nie skleja, nie obciąża, tylko gdzieś tam nie podnosi, jakieś kosmyki delikatnie uwydatnia. No, skończyła się i na pewno do niej wrócę. I są dwie takie gumy. Jest z Joanny w czarnym opakowaniu i ta w tym brązowym. I jeśli któraś z Was wie, czy one się różnią, to ja proszę o informację. Ja nie mam pojęcia, czemu Joanna wypuszcza dwie takie same gumy. Tylko jedna jest czarna, a druga jest w brązowym opakowaniu. Może tam ta czarna jest dla facetów? Myślisz, że to tak? Może. Płciowo. No nie, nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Biorę, która mi tam pod rękę podejdzie, albo akurat która jest w sklepie, ale wiem, że są dwie różne używam. A, tamta chyba ta w tym czarnym opakowaniu jest niebieska. Kolor, no, ale w działaniu nie widzę różnicy. A więc to mi się skończyło. Co mam dalej? Dalej może zacznę, pójdę w paznokcie. O, fajnie. Jesteśmy zgodne. Ja mam zmywacz Be Beauty z Biedronki. Jest fajnym zmywaczem, mam już kolejny z tej serii, natomiast jest absolutnie nie nadający się do żadnego przenoszenia, jeżdżenia z Wami na wakacje, bo on po prostu przecieka. Mhm. To opakowanie przecieka. Tak. Jak na początku bardzo mi się podobała ta pompka, że to się naciska i wychodzi ten zmywacz, tak, on kompletnie się przez to właśnie nie nadaje do przenoszenia, jego się nawet nie da odwracać, bo on po prostu cieknie. Potwierdzam, miałam też ten zmywacz z Biedronki, a co gorsze, w połowie opakowania pompka mi się zepsuła. No, to już jest w ogóle, to już to decyzja. I gubę do wrzucania i jestem wierna zmywaczą z Rossmana, które kupuję i one naprawdę nie jest, bo to jest 125 ml chyba za 5 zł. No, to jest dobra cena. No, naprawdę dobra cena i zawsze kupuję te z tym migdałowym zapachem. Jakoś to już jest moja chyba, nie wiem, piąta, szóste opakowanie. I oczywiście, że już kolejne pełne stoi ten sam zmywacz u mnie w domu. No więc wracam zawsze. Widzę krem do ciała u ciebie. No? A ja mam właśnie masło do ciała. A. No mi się podoba ten zapach. A, taki arganowy bym powiedziała. Ja coś z tym za arganowym. Nie wiem, co tutaj jest. O Jezu. Papajo. Pierwszy raz, słuchajcie, wykończyłam produkt, balsam, masło. Cokolwiek do smarowania ciała. Pierwszy raz od siebie dumna wykończyłam po prostu do dna. Nie ma tutaj już nic, wszystko wysmarowałam. Byłam tak systematyczna w tym używaniu. Po prostu się przejęłam tym naszym dękiem i wszystko chciałam do ostatniej kropli. Bardzo fajne masło. Myślę, że to jest nie ostatnie z firmy The Body Shop w mojej kosmetyczce. Ale co? No, według mnie tych masł się nie opłaca kupować w regularnej cenie, tylko czekać jak są wyprzedaży, bo one są wtedy po 39 albo po 49 zł. Takiej pełnej ceny bym za niego nie dała. Pełna cena ile kosztuje? To chyba 69 albo 79. Dużo. Co masz jeszcze? Ja mam peeling. Ja po prostu teraz namiętnie kończę peelingi. Wszystkie, które miałam gdzieś tam odłożone, to teraz je wykańczam. I to jest peeling z Kraj, właściwie ze Swedish Spa. To jest ta seria Fire z tym imbirem. Moja ukochana. Tak, no też już wszystko wykończyłam. Nie ma tutaj... Bardzo fajne, mimo że zawiera parafinę, jakoś ona nic mi nie robi. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi w składzie. Świetne jest działanie tego skrabu ze względu na to, że jak go zaaplikujecie na skórę, to potem po wyjściu z wanny czy spod prysznica, to już macie tą skórę taką nawilżoną, że nie trzeba, po prostu tym olejkiem jest taka uklejona. Nawilżona, uklejona negatywnie. Że już nie musicie więcej żadnego balsamu, nic na siebie nakładać. Także to jest fajna sprawa dla leniuchów. Mhm. Ty jeszcze masz dużo, to mów. Ja mam tak, mam dwa eyelinery. O, już to skończył, ale wrzuciłam do kosza. To jest jeszcze taki stary z Oriflame Beauty. Mhm. Eyeliner Stilo. A to jest jakaś firma, nie wiem, ja jej nie znam. Nie, Upgirls. Upgirls to jest firma. Gdzieś to kupiłam w hipermarkecie, pani mi poleciła i on był wodoodporny. I co jest negatywnego w takich pisakach, że one bardzo szybko wysychają. Bardzo szybko.
Nawet ten wodoodporny długo jakoś mi się tak trzymał, ale pewnego dnia po prostu tak sobie zaniemógł. No tak z dnia na dzień zaniemoże. Nie uprzedził. Nie uprzedził, że zaniemoże. Po prostu wziął i zaniemógł. Wziął i zaniemógł, tak. Ja też mam ten z The One. One są wygodne, nie? Bardzo, mi się bardzo dobrze maluje, ale one są właśnie takie, że po prostu pewnego dnia wstajesz, chcesz się wymalować i tu plus. Jesteś gotowa. I kiszka. I się właśnie ubrudziłam. No to dobra, pozbywam się tego. Moim demkiem jest... Kosmetyk kolorowy, proszę Państwa. Kosmetyk kolorowy. Który się skończył. Jest to Rouge Oriflame. No strasznie mi przykro, bo już ich w firmie nie ma. Podobało mi się wszystko. Podobała mi się konsystencja, kolor, podobało mi się opakowanie. Podobało mi się, jak na moich policzkach się długo trzymał. No więc z łezką w oku się z nim żegnam, bo już nie będzie. Firma go nie produkuje. No więc do kosza. Co mam jeszcze? Ja tu mam maseczkę, nie wiem co to jest za firma, kosmetyk roku 2012, o może powinnam znać. Dermo Pharma Skin Repair Express, maseczka 4D. Na 4D, tak, 4D maseczka i co ona miała dodawać? To miała rewolucyjna maska kompleks 4D nasączona aktywnymi składnikami. A nie, trochę za późno czytać, powinnaś przed nałożeniem czytać, a nie po. Nie, bo ja nawet nie pamiętam, co ona dawała. No, nałożyłam ją gdzieś tam, zdjęcie nawet na Instagram wrzuciłam i... I tyle. I tyle. I tyle. Jakoś, żeby mnie bardzo, bardzo nawilżyła, to nie powiem. I ja mam ostatni mój produkt, w którym się bardzo dawno skończył, ale jakoś sentymentu gdzieś po mojej kosmetyczce jeszcze butelka hulała pusta. No to jest płyn micelarny z firmy Taupe. Naprawdę świetny, po prostu. Nie wróciłam do niego, ale na pewno będę kupowała, to o nim pomyślę i na pewno go sobie kupię. Ja mam ostatnim produktem, to jest pasta do zębów i po prostu się skończyła. I tyle. Widzę, że bez sentymentu nie zmierzasz. Bez sentymentu. Co można powiedzieć o pastie do zębów? Myję. Panie, myję zęby. Do kolejnego Denka. Dajcie kciuki w górę, jeżeli lubicie projekty Denko i napiszcie, co wy wykończyłyście w ostatnim czasie. No i napiszcie mi, o co chodzi w tych gumach do włosów, Joanny. Ja nie wiem, coś mi tu stoi. Szczubek, czupurek ci stoi. Żegnamy się z Wami do kolejnego projektu Denko. Cześć, pa!